Iglo to konstrukcje mieszkalne wznoszone dawniej przez Inuitów. Miały kształt kopuły postawionej na planie koła. To już na pewno wiecie. Jednak z pewnością znaczna część z was zastanawiała się, jak to się dzieje, że konstrukcje te są tak wytrzymałe, że nawet po rozpaleniu w środku ogniska sklepienie się nie zawali. Oglądajcie. Wytłumaczenie jest dość proste. A co jeśli powiedziałbym wam, że paradoksalnie rozpalenie ogniska w środku nie osłabia konstrukcji, tylko ją umacnia? W tym zjawisku wykorzystana jest temperatura oraz właściwości śniegu. Załóżmy, że właśnie zbudowaliśmy nasze iglo. Z początku nasza konstrukcja nie jest wytrzymała. Prawdopodobnie gdybyśmy spróbowali stanąć na jej dachu, wszystko pod nami by się zawaliło. Aby wzmocnić nasze schronienie, wykorzystamy ogień. Po rozpaleniu środku ogniska warto zwrócić uwagę na ściany iglo. Wewnętrzne warstwy wystawione na ciepło zaczynają się topić i póki co to raczej nie jest nic, co by mogło nas zaskoczyć. Ale teraz dzieje się najciekawsze. Woda zebrana na wewnętrznej warstwie z powodu niskiej temperatury warstw zewnętrznych jest wchłaniana w ścianę, gdzie zamarza, a więc zamienia się w lód, który jeszcze bardziej spaja nasze iglo i zwiększa jego wytrzymałość. Tak wzmocnione iglo jest na tyle wytrzymałe, by spokojnie utrzymać dorosłego człowieka znajdującego się na jego szczycie. Można je także rozbudować, bo wyburzenie fragmentu ściany nie doprowadzi do zawalenia całej konstrukcji. A wy chcielibyście kiedyś zbudować iglo? Piszcie w komentarzach, a ja już teraz mogę odpowiedzieć, że kiedyś muszę spróbować. Jeśli odcinek wam się podobał, nie zapominajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o zostawieniu łapki w górę. Do usłyszenia.